8 rano trzeba robić siano, tylko gotówka przelewnie to samo. Bardzo serdecznie witam. Ale kurwa, taką szmatę mi dał takiego liścia, nie? Dobra, tankujmy, ciągnik, jedziemy podwalić. Wczoraj zostawiliśmy, żeby to jeszcze trochę przeschło, dzisiaj podwalimy. Jeszcze chwilę coś wiaterek se złapie ładnie, pięknie i będziemy cisnąć z podwalaniem, bo za pół godzinki ma przyjechać prasować. Więc spoko, będzie sprasowany, najpierw znaczy wiedzie zobaczyć. Czy będzie słoma do prasowania, czy też jeszcze musi obecnąć, bo tam trochę jednak gdzieś w tym dołku chwastów było i gdzieś tam mimo wszystko jest, zapomniałem sobie koreczkę odkręcić, i mimo wszystko gdzieś tam ta miotła to wszystko, więc to tak różnie może bywać, dlatego też sprawdzimy. Wpinamy się w pająka, byleby już trochę. Trochę bogactwo rozlejesz. To niczym tak jakby kurwa. Jeszcze ty rozlejesz ropę, a ja rzucę, sypnę cukrem, co nie? To nie wiem, mówię jeszcze jak kurwa. Bogactwo. Do tego słodzisz herbatę, jeszcze osypiesz cukier po stole, to już jest na dzień nieudany. Dzisiaj naprawdę żeśmy się od razu obudzili. Od razu ogień. Bo się okazało, że przyjedzie dość wcześnie, bo później będzie żniwowo, nie będzie miał kiedy, jeśli chodzi o prasowanie. Więc naprawdę póki co czuć dzisiaj wreszcie lato, bo od samego rana no czyściutkie niebo i naprawdę jest jeszcze tam coś paliwa, czy nie? Jest coś. Może trzeba było dać, już wleję wszystko. Tak, ale resztę nie wiem, czy takie. No tak, tu mam sitko, więc to mi tam nie robi. Nie ma na tym? Nie, rozglądam, to nie widzę. A tak to się później weźmie i pojedzie po paliwo. A na co tu to zostawiać i tak jest sitko i tak? Dobra. To można zanosić, ja już pod... Łap olej i się... I kurwa po przyciepę ja... Nie wiem jak tam inne vlogi, bo jeszcze nawet dzisiaj nie zrobiłem tego, na który dzisiaj jest, bo pod muzykę kleję, jestem w połowie pięknego światu, wręcz bym tak powiedział. Więc nie mam pojęcia jak kolejne vlogi wypaliły, wszystko to widzicie jak jest. Nie było czasu nawet posprzątać, bo wczoraj żeśmy skoczyli wieczorem. Wczoraj skończyliśmy koło 20 kosić, żeśmy poszli się ogarnąć. I chwilę na miasto coś zjeść. Do domu przyjechałem, chwilę pokleiłem jeszcze, ale to już spanie brało i... Dobra! Styknie. Nie będę później ją co chwilę wciągać, wyciągać. Już? Okej. Dobra. Jest dunia do tyłu. Wyciągałem szczepę. Gdzieś tam jeszcze te końcówki, coś tam się potrafiało. Niech to sobie jeszcze przesknie, dosknie. Wiadomo, w ścieżkach były jakieś tam lekko zielone, ale to się ogarnie. Ważne, że skoszone, możemy dzisiaj ogarniać słomę, no bo to nas gdzieś tam najbardziej, wiecie, trzymało. Tak to sobie to ogarniemy. Ty, my go ręcznie wyciągniemy, bo się będziemy wkurwiać tylko. Zerkaj, ja cofnę i wyciągnę. Zielone, a przez to, że tu po prostu kury to wydziobały i tata dosiał to w czerwcu. Z
są takie dwa kawałki, jak i ten, tak i ten. Było po prostu bardzo późno dosiewane. Słucham? Mogę od razu podłączyć. Musimy w tą stronę i tam musimy. Nie chciałem, żeby nagarniało kamieni, więc też ona...
pierdolę, ja się spieszę jak jebnięty. On chciał tylko po sam ten, soundtrack. Tak. Tam w środku to są też zielonko, więc no. Żeby spasował na sam koniec. No tak wyjdzie, i tak nie sprasuje ich wcześniej i tak, bo on zawsze jeździ w kółko. Tak, a jeżeli zostanie jeszcze to, to na tej zielonko, to tak, wiem, no ja i tak będę zgrabiał, ale najpierw wjechałem mu w to, bo ja myślałem, że on tu jedzie. Bo to co zdążę zgrabić, bo tu kilka razy trzeba pojeździć, bo to było, wiecie, sieczka, ale z tej ładnej to ona tam i tak nie ściekała, bo tu było ładne przężyto, to widać nawet jak się odróżnia, zobaczcie, to żółte, a tam reszta, nie, więc tutaj ja sobie to już na sam koniec mu skręcę, ale chuj, dobra, najważniejsze, że nie muszę zapierdolać. Jakby się chciało te grabki duże albo te widełki. No co, były takie jedne graby z takimi długimi kolcami, to winimi być moment zagarnął tą słomę niż widłami się jebać, nie? Pójdziesz do domu, to będą wiedzieli. Takie drewniane, no. Albo te, no te pomarańczowe się chyba wygną. Na słomie? No, wydaje, one mają, co one mają? Taki ząbek. To musi być właśnie ząbek. Mieliśmy jakieś takie drewniane, długie, z długimi tymi. I to kurde, jak się grabiło, to byś pół pola zgrabił tu. Więc mówię, no bo tam trzeba i przy słupie trochę, bo wiadomo, wszędzie nie dojadę. I końcówki mu wyrównać i baja, nie? Bo później to w talerzówce zostaje, dobra. O, no to widzicie ludziska. Nie taki diabeł straszny, jak opisują, więc... Więc z jednej strony spoko. Czyli mogę sobie na spokojnie czwóreczką. Jechaj, no bo mówię, przyjechał po sznurki, mówię, ja pierdziele, a dopiero wyjeżdżałem. Taniec ze zgrabiarkami miałem na asfalcie, jak zapierdolałem. Dobrze nic nie jechało. Na trójce się we wjazdek pakowałem. Na pełnej. Szybko rozłożyłem, ale widziałem, że przejechał. Ale myślałem, że jedzie tam tylko coś lekko poprawić w trasie i założyć sznurek i przyjedzie. A tu proszę bardzo. Wczoraj gdzieś tam kurde do tej późnej nocy jak kleiłem, wszystkiego nie poczytałem, jedynie to, że trochę to poogarniam. Kombajnie jak widzicie dałem radę ogarnąć. Mega fajnie, idealnie, miałem nosa do poogarniania akurat w kombajnie, bo tego dnia sobie kosiłem, to wiecie. Naprawdę smoczko całkiem inaczej od razu. Pamiętam jednego roku miałem postrzątane, ale bez kabiny to nie ma większego sensu, tak? Jeden jest z tych olei powycierać, to później powietrze fajnie schodzi, bo tylko się prysznie i dziękuję, nie? Daj Boże, żeby dzisiaj tu nic na sumie złego się nie wydarzyło. Nie będzie bajka, no mówię, tu by gdzieś może to chciał lepiej zebrać, ale... To jak zostanie, to się nic nie stanie takiego. Parę resztek. Gdzieś tam tylko te, wiecie, największe owijaki, które są na poprzeczniakach. Powiem wam szczerze, że ten pokos jest taki mały, że ja go skręcę z tamtym chyba. Tu będzie mógł się dopierdzielać najwyżej. O, te następne skręcę ze sobą i tyle. Żeby to jakoś wyszło. Także raczej sobie gdzieś tam na to wapnowanie, właśnie wapno. Kurde, muszę słuchać telefonu, co ja to zresztą. Tu wiecie, nie chcę mieć go w tych kieszeniach, bo on mi wyleci. Najwyżej po prostu jak będzie dzwonił, to do Adama i Adam mi przyjdzie powiedzieć, mają chłopaki niby do południa przyjechać z wapnem, będziemy prawdopodobnie tam kibować, bo jest najlepszy wjazdek. I wtedy na następne dni będziemy już sobie działać. O, był czas, to go trochę tu odsprzątam, teraz już prawie po żniwach. No jo, możemy powiedzieć śmiało, że po żniwach, bo może jak będzie za dużo owsa. Wczoraj już kurde powiem, owy jest sypkę, pięknie, naprawdę
to wygląda na tym offsie. Więc na pewno będę chciał coś nagrać, nagrywałem już ujęcia. Pięknie wieczorkiem trafiłem, więc naprawdę świetne ujęcia wyszły. I też fajnie sypie, więc tam jedynie co to po owsiance. Jeszcze jakiś vlog, ale to głównie będzie na szpicherek. Jak będzie za dużo, to na jedną z przyczep. Ale to już tu mówię, ciągnik już ma wolne. Teraz się on musi przygotować, że troszeczkę cyngiel zostanie. Jestem mega ciekawy, jak sobie z wózkiem będzie radził, bo nawet nie wiem, jak to tam wózek po Krzysiu ogarnia.
jest Kubunia. Czekajcie. Wypatrujemy Gundiry i Fyndy. Bo Kubunia miał dzisiaj od 7 przyczepy tu zwozić. Na Solec. Bo zanim wiecie, pierwszy transport przywiezie dupki na Sieraków, po następne przyczepy do Poprzenica, no to będzie sypała. Czubak miał kosić. Zobaczę, może jeżeli się tu wyrobię ze zgrabianiem, zanim jeszcze przyjedzie prasować pierwsze danko, to podskoczymy zobaczyć. Czy chłopaki działają? Właśnie wczoraj z Kubą byliśmy wieczorkiem na mieście, no to on też wczoraj wszystko szykował pod pszenicę, bo był po żniwach zapaczanych, poszykował wszystko pod pszenicę. Wczoraj już nie wjeżdżali, bo Sebek wrócił o 20 do chaty, miał tam jeszcze coś do zrobienia w kombajnie. Mówi, że trochę posiedzi, więc na rano miał być kombajn gotowy. Dlatego też chłopaki sobie będą działać. Fajnie, naprawdę, bo jeśli chodzi o chłopaków, to naprawdę spoko mają pod tym względem, że wiecie, jeden ma kombajn, drugi ma prasę i sobie pomagają wzajemnie. Chłopaki w tym samym wieku, sąsiady. No i no myślę, może zadać im na posłum siedzku w farmingu, tak tylko zrobić to. Tu no na wiosce to tak nie ma. Jeden drugi by kurwa miedzę przeorął na 5 metrów, jakby nie dopatrzył. Kurwa, o! Kończą się.